pecetowa wersja The Crew Motorfest dostała ogromnego 40-gigabajtowego patcha, w którym dodali całkowicie darmowy nowy świat, nową wyspę Maui, na którą sobie pojedziemy. Są nowe zjawiska pogodowe, nowe piosenki, których możemy posłuchać i ogólnie pewnie wszystkiego jest bardzo dużo, bo jak wiemy, The Crew słynie z tego, że kontentu raczej w tej serii nigdy nie brakowało. I pojawił się też nowy tryb, gdzie możemy się ścigać. Za dużo gadać o tym wszystkim, więc po prostu grajmy i jedźmy na nową wyspę. Jeszcze tam nie byłem, co prawda patch pojawił się 12 dni temu, już w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. Ej, wow, ta wyspa jest naprawdę ogromna. Czy ona jest... No nie, nie jest tak duża jak ta standardowa, ale... Sam fakt, że oni dodali nową wyspę, połączyli ją ze standardową, bez żadnego ekranu do czytywania możemy sobie tam pojechać, daje fantastyczną rzecz do rozwoju całej gry na przyszłość, prawda? No bo tutaj, patrzcie, też jest skrawek wyspy i nawet przy premierze Motorfesta pamiętam, że mówiłem, możliwe, że kiedyś będziemy sobie mogli na tą wyspę pojechać. I tak się składa, że możemy pojechać, ale na wyspę po drugiej stronie i tutaj już widać, że jest nawet jakiś most, więc ja sobie tutaj wyznaczę GPS-a. No i jedźmy, zobaczmy, o co tutaj chodzi. I oczywiście gram sobie używając dzisiaj pada, jeszcze mojego stanowiska nie złożyłem po tej długiej przerwie mojej nieobecności na YouTubie. O kawał drogi miałem do przejechania, ale już mamy widoczne chyba to połączenie z standardowym światem. O, pięknie to wygląda. Okej, więc tutaj mamy coś w a la Rondo. Wygląda trochę, no dziwnie wygląda to Rondo, nie? Tak jak patrzę sobie na minimapkę. Moglibyśmy sobie oczywiście polecieć samolotem albo popłynąć jakąś motorówką na tą wyspę, ale chcę specjalnie dojechać samochodem, no bo ja jestem samochodowy. O, kurde. Gigantycznie to wygląda. Ogromny most. Wow. I opuszczamy tamtą wyspę. Ponoć jest tutaj jakiś potężny wulkan na nowej wyspie Maui i ten wulkan w zależności od pogody różnie się zachowuje. On może chyba nawet wybuchnąć. Jestem bardzo ciekawy, ale sama jazda po tym moście, wydaje mi się, że to będzie najdłuższa, prosta droga w całym The Crew Motorfest, bo długich, prostych w The Crew 2 nam nie brakowało, natomiast brakuje ich trochę w Motorfeście. Trochę jest ich tam gdzieś, nie na tych autostradach, ale jednak moim zdaniem za mało i fajnie jakby było ich nieco więcej gdzieniegdzie. O, tutaj mamy z kolei Rondo i możemy sobie wybrać, czy chcemy pojechać w prawo czy w lewo. No to może sobie pojedźmy tutaj zobaczyć, co jest. Widzę, że tam po lewej stronie na mapce też mamy jakieś rzeczy, które moglibyśmy odkryć. Coś a la jakieś tory. Będę chyba teraz przez to przejeżdżał. Może to jakiś tunel? Nie wiem. Tak jakby tutaj coś jest. Może to jest po prostu taka droga offroadowa albo coś. I może musimy ją sobie odkryć. Jest jeszcze nieodkryta przeze mnie. O! Tutaj widzę taką wielką chmurę, myślałem, że to jest taka chmura z nieba, a to się okazuje, że to jest chmura z wulkanu. Czy on jest aktywny? Wygląda na to, że tak. No to zjedźmy sobie tutaj na tą drogę. Fajnie to wygląda. W ogóle sam dojazd w to miejsce jest ekstra. Bardzo spoko. Sam ten dodatek, samo to rozszerzenie, nie musimy tego kupować. Nie musimy za to płacić. Bez żadnego ekranu do czytywania, bez wybierania z menu jakichś tam rzeczy. Po prostu sobie wbijamy i jesteśmy. No ale trzeba przyznać, że ten dym z wulkanu... W ogóle chmury w The Crew Motorfest są straszne. Nie podobają mi się. Nie są aż tak tragiczne jak w Test Drive, ale... to nie jest jakoś Forza zdecydowanie. Natomiast cała tutaj otaczająca nas laguna... To jest przepiękne i naprawdę robi mega, mega fajny klimat, więc mamy też nowe biomy leśne, bambusowe jakieś lasy, to też trzeba by było sobie zbadać, ale na razie sobie jadę taką eksplorację. No i właśnie, czekaj, czy my możemy do tego wulkanu dojechać w ogóle?
Ja jeszcze nawet nie dojechałem na tą główną wyspę. Na razie kręcę się tutaj na jakichś takich wysepkach poprzedzających to, co będzie mnie czekać. A ja już myślałem, że zaraz będę musiał zawracać, że nie dojadę do tego wulkanu. A okazuje się, że wulkan jest chyba tutaj. O, okej, zapomniałem, że ta mapa jest trójwymiarowa. O, jest ten most. Potężny. Ale fajnie. Super to wygląda. No dobra, jest przed nami wulkan. Może skręćmy sobie gdzieś tutaj i poeksplorujmy. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Wow, ale świeci fajnie. Ja, te serpentynki tutaj na górę wulkanu. Oczywiście niektóre są chyba szutrowe. Nie, to jest prawie wszystko asfalt. Tutaj tylko są jakieś, widzę, takie szutry. Wow, to jest chyba najładniejsza pogoda w The Crew Motorfest. Wszystko tak pięknie wygląda, prześwituje słońce przez te drzewa. Genialne. Ale no niestety są też takie pogody, które sprawiają, że ta gra potrafi wyglądać no strasznie, jak jakaś mobilka albo coś takiego, albo jeszcze gorzej. Także ta gra też ma takie momenty, gdzie no wygląda ładnie, a są też takie momenty, gdzie lepiej na nią nie patrzeć. Teraz jest akurat ten moment ładny, także podziwiajmy, podziwiajmy. I fajnie, bo się jedzie, zobaczcie, tutaj jest strasznie dużo dróg asfaltowych. Miałem takie przeczucie, że dojazd na ten wulkan, na szczyt jego, będzie tylko i wyłącznie szutrowy. Ale widoki, cię nie mogę. Idealnie nam się ta pogoda trafia tu na podjeździe. O, jest tunel. Rozbiłem się. O tak, jest taki tunel w połowie jakby, żebyśmy mogli sobie podziwiać widoki. Super. Na tej podstawowej wyspie mieliśmy kawałek takiego tunelu dosłownie, ale za to mieliśmy widok na całe miasto. Robiło to super klimat i fajne zdjęcia można było sobie tam swojego auta zrobić. Tutaj natomiast mieliśmy taki dłuższy odcinek i chyba takich tuneli jest jeszcze trochę. I tutaj witający nas wiatrak. O kurczę, ale super to wygląda. Szkoda, że tutaj nie mamy takiej fantastycznej fizyki, żebyśmy mogli jakoś bardziej imersywnie sobie pojeździć tym samochodem. Tylko jest tutaj to wszystko takie szalone, nie? Te hopki, nie hopki. Te samochody potrafią być przyczepne, co prawda, ale wszystko mija, wiesz, to całe zauroczenie w momencie, kiedy próbujemy gdzieś tam autem wyskoczyć, wtedy jakoś ta grawitacja na niego dziwnie oddziałowuje. Nie wiem dlaczego, tak jakby nie miało to nic w związku z fizyką. Wszystko to psuje cały ten czar tej gry moim zdaniem. O, to mnie fajnie zarzuciło. No dobrze, i dojechaliśmy chyba właśnie do tego wulkanu. Pozwólcie, że tu przesiądę się do samolotu, bo będę chciał zobaczyć go z powietrza właśnie. Samochód raczej nie jest dobrym pojazdem do zwiedzania takich obiektów. O. No dobra, no to wiadomo, że każdy chce wlecieć do środka. Co się stanie? To jest gęsty dym. Nic praktycznie nie widać. Nie no, to wjeżdżamy do środka, oczywiście, że tak. Mogę? To jakby, ale ciekawie to zrobili, bo to miejsce tak jakby mnie odpycha. No to sprawdźmy, co się stanie, jak wjadę tam jakimś samochodem. Tutaj mamy przez wszystkich uznaną najlepszą offroadówkę, jaka istnieje na świecie. Spróbujmy tym wjechać do środka. O, okej, okay. Czyli mamy po prostu miejsce, które nie jest dostępne i samochód się resetuje, gdy próbujemy tu wjechać, ale możemy sobie po tych szczytach tutaj śmigać. Ale giga, dodali w ogóle oddzielny obszar, całkowicie darmowy. I tutaj mamy taki właśnie aktywny wulkan, można powiedzieć, ale na standardowej mapie mieliśmy wulkan taki wygasły i też właśnie takie okolice wulkaniczne. Więc tutaj jest tak smutno dosyć. Ej, tu jest jeszcze chyba jakiś wulkan, jest.
Tylko ten też jest wymarły i z niego jest zrobione jezioro. Zrobiło się. A tutaj mieliśmy też takie tereny wulkaniczne. O, w tym miejscu. Nie? I tutaj możemy sobie w środku tego wulkanu jeździć. Zresztą tam jest tak bardziej stromo, bym powiedział. On ewidentnie wygląda, jakby był aktywny. A dookoła tego wulkanu są pobudowane drogi, tak jakby ludzie kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że on w każdej chwili może jeszcze mieć jakąś erupcję. O, moment, bo tutaj widzę, że jest jakaś ciekawa rzecz. Mamy samochód offroadowy, więc możemy sobie pojechać tutaj na przełaj. Ale widzę na mapie, że jest jakieś takie koło i zdobywamy kolejny szczyt. Tutaj mamy jakiś taki znak. A, to jest fajne, bo tutaj mamy znak, że jest tutaj wulkan, no i z tyłu faktycznie jest ten wulkan. A ja bym chciał może pojechać jeszcze sobie w te okolice, bo tu wygląda to bardzo ładnie. No i jeszcze zobaczmy sobie tą pętlę, do której tutaj sobie dojechałem, tylko w którym miejscu to było? O, tu gdzieś na dole. Chyba wziąłem jakiś samochód driftingowy. Zobaczę, czy uda mi się przedriftować tutaj. Ojej, ja nie pamiętam, jak się tu driftowało. O! Czekaj, czym tu się ręczny robiło? Chyba X-em. W każdej grze jest odwrotnie na padzie. W test drive jest pod B, a tu jest... Tak, tu jest pod X-em, a w Forzie jest pod A. Tutaj pod A jest nitro na padzie. Właśnie, fajnie będzie może te serpentynki zaliczyć driftując. Czy jest tutaj jakaś strefa driftingowa albo coś takiego? Nie pamiętam, jak się tu driftuje. O, ale fajnie to wygląda. Okej, zrobiliśmy. Chyba, wydaje mi się, że lepiej by się driftowało jadąc pod górę. Wydaje mi się, że mocniej można było tu driftować. Coś chyba źle robię. Może powinienem jakiś specjalny przycisk od driftowania włączyć. I nie, nie jest to ręczny hamulec. Coś innego tu musi być. O, te mosty się podświetlają nocą, ten akurat na czerwono. I cyk. Szereg różnych możliwości dodaje taki nowy świat, który oni tutaj zrobili do Motorfesta. Także no, świetlana przyszłość dla tej serii, prawda? Twórcy nie dość, że dali nam możliwość przeniesienia samochodów z poprzedniej części do nowej, co jest jakąś kompletną abstrakcją w świecie gier wyścigowych, to jeszcze dali nam za friko dodatek do gry z nowym światem. Kosmos jak dla mnie. To jest w grach wyścigowych kompletnie niespotykana rzecz. I ten świat nie jest wcale taki zrobiony na odwal się. Moim zdaniem jest on tak duży jak dwa dodatki Forzy Horizon 5 łącznie. Nie, że tylko tam jeden, tylko łącznie ten obszar tutaj tej wyspy jest tak duży. Moim zdaniem jest naprawdę fantastyczną wiadomością dla nas, bo ja naprawdę gram w Motorfesta niedużo, ale chętnie sobie właśnie wbijam tutaj pozwiedzać te wszystkie okolice, popatrzeć, co oni tutaj nawymyślali. No i świat ogólnie wygląda tak samo, to znaczy mamy bardzo szerokie te drogi, no nie? Nie ma możliwości, żebyśmy mogli się tutaj rozwalić co chwilę. Jest dużo miejsca do szybkiego ścigania się. W test drive na przykład mamy kompletny kontrast, co mamy same wąskie uliczki, trzeba uważać, żeby w coś nie przywalić, prawda? A tutaj, czy w Forzie Horizon 5 mamy wszystko takie super szerokie. Zupełnie to jakby to był taki Tony Hawk, ale dla samochodów przewidziany. Czyli w Tony Hawku mamy, wiesz, praktycznie wszędzie rampy na przykład, nie? A w grze wyścigowej tutaj mamy super szerokie drogi, czyli idealne do bawienia się samochodem, prawda? Też czasami wąskie drogi też potrafią dostarczyć sporo adrenaliny, no bo musimy jakoś wymyślić, jak się
z nich nie wywalić, prawda? Jak z niej wyjechać na zakręcie czy coś. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Dojeżdżamy sobie już powoli do miejsca, które wyznaczyłem, czyli kolejnego wulkanu, tym razem wygasłego i prawdopodobnie lepiej zagospodarowanego, bo mamy tutaj już jezioro i tam widziałem na mapce jakieś takie budynki. I naprawdę to jest auto driftingowe? Wydaje mi się, że tak, ale do driftowania chyba potrzebne są jakieś specjalne zawody albo coś. O kurde, co on tak zrobił? Tak jakby nie miał z tyłu, ja tylko hamulec nożny nacisnąłem, a tutaj jak takie szaleństwa są. Więc tak patrzę, jakie aktywności właściwie my tutaj mamy dostępne i widzę, że jest Grand Race. O! Wygląda na to, że wulkan robi się bardziej aktywny nocą. I teraz możemy zobaczyć, jak on się pali prawdopodobnie. Ciekawe. I tutaj mamy miasto, ale zobaczcie, nie mamy żadnych ikonek w tym mieście. Więc tak, żeby coś robić. Może ja mam za niski poziom i nie dorosłem jeszcze do tego, żeby coś tutaj znaleźć, ale zobaczcie, że ta wyspa nie jest w ogóle usiana jakimiś takimi wyczynami różnymi, które możemy wykonać, na przykład jakimiś radarami czy coś. Może to ma związek z tym, że jeszcze nie przeszedłem wszystkich playlist i jakaś playlista będzie dedykowana tylko do tej wyspy i wtedy mi się pojawią te wszystkie rzeczy. O, ja widzę, że tu jest w ogóle Tama i chyba możemy sobie zjechać za tą Tamą. Zobaczmy, tutaj gdzieś, nie? Tak było to widoczne na mapie. O, tam jest kolejny tunel. Tak, zdaje się, że jest tutaj i jest to suche, więc raczej na pewno będziemy mogli tu zjechać. Ktoś czuje, że tędy będzie właśnie przebiegał Grand Race w którymś tam etapie tego wyścigu. Fajnie, że umieścili Grand Race też na tej wyspie. Tylko na razie mi się naprawdę to wydaje wszystko puste. Sprostujcie mnie w komentarzach, czy będę miał tutaj więcej wyzwań, jak robię sobie te wszystkie playlisty. Okej, czyli możemy z samej tej góry... Ja myślę, że tu chyba nawet nie jest jakoś bardzo wysoko. Teraz gdzieś sobie zjechałem, nie jest to jakieś duże przewyższenie, nie? Tak miałem wrażenie, jakbym jechał faktycznie prawie że po równej drodze. I tak chyba nawet jest, tylko mamy takie złudzenie, jakbyśmy zjeżdżali z bardzo wysoka, bo dookoła są super wysokie góry i mam straszną ochotę wjechać na sam szczyt gdzieś tutaj. To chyba nie będzie najwyższy szczyt też w tej okolicy. Najwyższy szczyt jest chyba gdzieś tam w okolicy tego aktywnego wulkanu. Ale pojechałbym sobie może tu. Dobrze, ciśniemy po tych krzaczorach i jesteśmy już na podjeździe tym hardkorowym. Tak, zdecydowanie GPS prowadził mnie do jakiegoś tunelu, który właśnie przejeżdżamy, ale górą. A droga nie jest taka piękna na górę tutaj, co? Ale autko sobie jakoś radzi. A idealnie robi się poranek. Powinienem zdążyć tam na wschód słońca. Jeszcze mamy rozgwiazdzone niebo, widać drogę mleczną. Fajne są tutaj widoki, trzeba przyznać. Okej. Strasznie na przykład w Grand Theft Auto Online lubiłem taką eksplorację samochodami offroadowymi gdzieś po tych górach. To, że po tylu latach to już wszystkie te góry każdy zna na pamięć, a tutaj fajnie można sobie poeksplorować tak jakby od nowa to wszystko. Chciałbym, żebyśmy mogli się jeszcze zatrzymać samochodem, chociaż trochę wokół tego samochodu sobie pochodzić, żeby złapać tą perspektywę, jak duże auto to jest, stanąć sobie postacią gdzieś tam obok czy coś, nie? Bo można by było porobić jakieś zloty, byłoby to ekstra w Motorfeście. Dobrze, jesteśmy na szczycie. O, prawie spadłem na drugą stronę. Jest. No i zobaczcie, wulkan, robi się dzień i wulkan zdaje się chyba zaczyna odpoczywać. Czekaj, ale to nie jest wschód słońca z tej strony. Tutaj jest księżyc. Dość mocno świeci jak na księżyc. A tutaj chyba będziemy mieli wschód. Tak to wygląda. Albo tam był zachód. Strasznie mi się podobają te przewyższenia.
Ach, takie typowo hawajskie, nie? No dobrze. Albo o, europejskie Malediwy, coś takiego. Dobrze, zjedźmy sobie tu na dół. Robimy hopę. Cyk, to jest The Crew, nie Bimendi, więc przetrwamy jakoś. Okej, okay. I tu też jest, ale świetnie to wygląda. Nie ma tu w The Crew Motorfest jakiegoś takiego trybu do eksploracji, że musimy na przykład z kimś tam jechać i powoli sobie poeksplorować, żeby coś, nie wiem, zbadać albo coś takiego? Tutaj widzę, że pojawiło się jakieś wyzwanie. O, i stąd widać tą podstawową wyspę. To znaczy, ona jest gdzieś tam za chmurami. Wow. Fajnie to wygląda, kurczę. Ona jest gdzieś tam za chmurami, ta wyspa, i to wygląda tak, jakbyśmy nie mogli do tamtej krainy teraz dotrzeć, nie? A ci, co już bardzo dużo grali w Motorfesta, no to dokładnie znają ten teren. Pewnie w tym momencie jest to, no, taka dosyć ciekawa perspektywa, że można sobie poobserwować cały ten świat, w którym się spędziło długie godziny, z zupełnie innego miejsca. Fajnie. Te tereny górskie, te przewyższenia, to jest naprawdę spoko opcja. Tutaj jeszcze przed nami są jakieś wyspy, ale to jest chyba miejsce, z którego przyjechałem. Tak. I może miałbym jeszcze ochotę przejechać się na to, do tego miasta. Tutaj widzę, że są jakieś różne rzeczy i możliwe, że też jest jakaś playlista. Tylko właśnie chyba jeszcze nie mam jej odkrytej. No dobra. Fajnie to wygląda. Okej, tu mamy sieć wiatraków. I teraz jesteśmy skierowani w kierunku tych wysepek, którymi przejechaliśmy w ogóle na Maui. Cabrio. Czy tu można było jakoś zakładać dach? Chyba nie można było nic takiego robić. Ale tutaj jak się jechało wolno, to nasza postać wystawiała rękę, to znaczy łokieć. O, właśnie. To jest bardzo fajny smaczek. Strasznie mi się to podobało. Jak pierwszy raz zagrałem w Motorfesta. Normalnie jedziemy sobie na zimny łokieć, jak jedziemy powoli. Fajne. Okej. Mamy bardzo piękną audycję, bez dachu. Idealny do podziwiania tutaj okolic. Mam nadzieję, że tutaj więcej będzie do roboty, jak przeszedłbym sobie tym The Crew coś więcej niż mam poprzechodzone. Praktycznie nic nie mam poprzechodzone. I tutaj widzę, że już jakiś sobie gracz śmiga, pojechał chyba Suprą. Próbujmy go dogonić. Supra MK4 Drift Edition. O, są nawet kolizje dla innych graczy. Jedziemy w formacji. Uciekł mi. Też sobie zwiedza. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.